Cześć, mam na imię Marta i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przybyłam do Was z kolejną recenzją i jest to książka moim zdaniem wyjątkowa, ale zanim do niej przejdę, zapraszam Was na Instagrama. 1 listopada rusza rozdanie z książką Córka Lasu. 7-dniowe rozdanie, więc troszeczkę dłuższy czas, ale przechodzimy do książki, żeby nie przedłużać. I tą książką, jak możecie się domyślić po tytule filmu, są Dawne i Przyszłe Wiedźmy, Alix i Harrow. I powiem Wam tak, to jest moje pierwsze spotkanie z autorką, mimo tego, że w zeszłym roku wyszła jej książka 10 tysięcy drzwi. Ja stwierdziłam, że mam ją na półce, więc jakby to było 90% szans, że ją przeczytam. No ale wyszły Dawne i Przyszłe Wiedźmy, stwierdziłam, że czemu by nie, może sięgnę po nią, czy przeczytam ją i powiem Wam, że nie jest to najlepsza książka 2021 roku, ale jest zdecydowanie jedną z bardziej wyjątkowych książek, które przeczytałam w życiu. Ale pokrótce, o czym jest książka. Książka dotyczy historii trzech sióstr, które są jakimiś... Władają jakąś taką, jakbym powiedziała to, mniejszą magią. Jakieś drobne zaklęcia, coś takiego, jakieś rymowanki, eliksiry, coś takiego. I one chcą... I one jakby... Ta książka dotyczy jakby ich całej historii do tego punktu, w którym się kończy. Ja nie chcę spoilerować i nie lubię za bardzo opisać fabuły, bo zawsze się boję, że coś palne i po prostu będzie tak. Ale w każdym razie ta książka opowiada całą ich historię. Tego, jak one przechodzą, żeby stać się tymi wiedźmami, powiedzmy. I ja jestem po części zakochana w tej książce, dlatego że... Ona jest bardzo mocno taka, jakbym to ujęła, nie wiem, czy to jest w ogóle dobre ujęcie tego, feministyczna. Bardzo, ale to jest w takim dobrym smaku, nie takim jakimś wydumanym, nienachalnym, tylko to jest bardziej tak, że tutaj to jest, przenosimy się do 1893 bodajże, więc to jest, wiecie, prawie ponad 100 lat wcześniej. I tutaj jest motyw... jakby sufrażystek i tego, że kobiety mają zdobyć prawo do głosowania. I to jest bardzo ważne moim zdaniem w tej książce, że to, jak kobiety są traktowane. I motyw tych wiedźm, tych czarów jest dodatkowo jakby, mimo tego, że jakby historia zna ten motyw, sama nasza realistyczna historia zna ten motyw czarów wszystkiego, to mimo wszystko tutaj jest jakby to urealnione, że rzeczywiście ta magia istnieje. Znaczy, bo jakby wiecie, nie jest udokumentowane, znaczy nie wiem, jak to powiedzieć, no po prostu jakby to żyje. Magia żyje, żyją bohaterowie. I to jest historia trzech sióstr, Juniper, Agnes i Belly. I z nimi miałam tak trochę hate love, bo raz je nie lubiłam, raz je lubiłam. Ja najmniej lubiłam Bellę, bo mnie strasznie irytowała. W ogóle nie wiem dlaczego, ale przez to, jak autorka mu opisała, ja miałam przed oczami Bellę ćwir z Simsów. Więc jakby trochę bejka. Znaczy bez tych kitek w pierwszej części, w pierwszej wersji Simsów, w The Sims. To tak, bez tych kitek, ale ogólnie miałam tą Bellę ćwir z tymi okularami. Więc jakby trochę dziwne. Każda z tych sióstr jest inna, inne wartości przedstawia, co innego. Autorka świetnie wbija wszystkie wątki najważniejsze w tej chwili, nie tylko dla świata, ale też dla Polski. Właśnie to było takie straszne, wręcz mi czasami dreszcze przychodziły, bo to, jak autorka opisuje to wszystko, to mi tak bardzo przypominało aktualną sytuację polityczną u nas w kraju, że to było przerażające, to jak kobiety są niczym, to jak się zabiera prawa kobietom, to jak się je szykanuje tak naprawdę, że wszystko, co kobiety robią, jest złe i jakby mężczyźni są zawsze górą i kobieta ma jakby być podporządkowana przez cały czas mężczyźnie. To było takie wręcz creepy, ale autorka moim zdaniem świetnie to oddała. Nie wiem, jak to wygląda w 10 tysiącach drzwi, bo jeszcze tej książki nie przeczytałam, ale jeżeli chodzi o Dawne i Przyszłe Wiedźmy, to naprawdę jest to jedna z takich wyjątkowych książek, które na pewno będę bardzo dobrze wspominać i pewnie wrócę nie raz. Bo książka co prawda ma 600 stron, ale czytałam ją, dosyć mi się dobrze czytało ją, chociaż miałam na początku takiej, że raz czytam ją przez cały czas, a raz po prostu przysypiam, ale byłam też zmęczona, więc to nie samą fabułę chodzi, ale wiecie, tak mocno zwalniała, że jakby ja też zwolniłam, mój mózg zwolnił. Najbardziej moją ulubioną siostrą jest Agnes.
Nie wiem dlaczego, nie wiem tego powiedzieć. Moim zdaniem ta jej siła i to jej przekonanie, to, że nie była taką do końca egoistką, mimo tego, że chciała, to chyba najbardziej do mnie przemówiło. Ja w ogóle bardzo też Juniper, bardzo mi się podobała jej kreacja na zasadzie takiej lekko półdzikiej dziewczyny, która nie chce się podporządkować systemowi, bo mimo wszystko Agnes i Bella w pewnym sensie na jakiś czas się podporządkowują temu, co mimo tego, że jakby nie do końca jest to 1:1, to w pewnym sensie podporządkowują się systemowi, Juniper tego nie robi. I to mi się bardzo w tej bohaterce podobało. Belli podobała mi się chyba tylko ciekawość świata tej bohaterki i to, że pokładała tak wielką nadzieję w książkach. I to była nawet spoko. Nie podobała mi się za to jej do końca rola, to przynajmniej jakiej była wielkości na początku. Jest tutaj bardzo dużo postaci, bardzo dużą rolę odgrywają kobiety, społeczność kobiet, oprócz magii, która też jest bardzo dobrym systemem magicznym. W ogóle na początku chciałam zrobić coś w stylu porównania między Wiecznym Rokiem a Dawnej Przepowiedźmy, ale jakby no, stwierdziłam, że nie mogę tego zrobić, bo to są zupełnie dwie inne książki, zupełnie dwóch różnych odbiorców, bo Wieczny Mrok jest jednak do tych dzieci skierowany. A Dawnej Przepowiedźmy zdecydowanie jest dla dorosłego czytelnika, dla świadomego czytelnika, na zasadzie takiej, że ta książka ma uświadamiać pewne fakty, ale jednocześnie ma utwierdzić nas w przekonaniu, że kobieta nie jest niczym i nie jesteśmy niczym w społeczeństwie. Moim zdaniem to jest świetne i to jest moim zdaniem jedna z bardziej wyjątkowych książek o miłości, o stracie, o przemocy każdej postaci. Jest to po prostu niesamowite, dlatego że mimo wszystko ja mam takie wrażenie, że jest to bardzo aktualna książka. Znaczy no pomijając, no przecież ona wyszła w zeszłym roku prawdopodobnie, albo w tym roku, więc jakby to jest aktualna książka, ale rozumiecie, o co mi chodzi. Że sami książki są takie troszeczkę oderwane mimo wszystko od rzeczywistości, ale ta książka idealnie się wpasowuje w tą rzeczywistość i dla mnie to jest po prostu magiczne samo w sobie. Ten system magiczny też mi się bardzo podobał. Była to świetna otoczka dla całej tej ważnej historii, która została tutaj przedstawiona i ja ogólnie uwielbiam takie rzeczy, uwielbiam takie wstawki historyczne, które rzeczywiście miały miejsce, bo rzeczywiście są tutaj jakby co prawda dodane do tego trochę magii, ale rzeczywiście są tutaj charakterystyczne, takie najważniejsze w tamtym okresie historycznym jakieś wydarzenia, które no wiadomo, jeżeli wiecie o co mi chodzi, to są zmienione pod trochę dodane kropla magii. Ale ja ogólnie uwielbiam takie rzeczy i jestem zdecydowanie za i bardzo, bardzo polecam Dawnej Przepowiedźmy. Jest to niesamowita historia, którą po prostu człowiek żyje i to jest najważniejsze moim zdaniem tej opowieści, że po prostu nią się żyje i nic ja wam mogę jeszcze powiedzieć, ta książka jest po prostu genialna, ale mi, tak jak wspomniałam na początku, nie jest to moim zdaniem jeszcze ta książka najlepsza, ale na pewno pojawi się w wyróżnionych książkach, bo jednak zabrakło mi tego, co ja lubię w książkach, mimo tego, że bardzo ją doceniam, bardzo ją uwielbiam, jest genialna, jest wyjątkowa, wrócę do niej nieraz, może za kilka lat jak do niej, może za rok, może za dwa, może za trzy jak do niej wrócę, to zmienię o niej zdanie i będę już inaczej na to patrzeć, ale w tej chwili nie jest to dla mnie najlepsza książka, ale jest na pewno wyjątkową książką. I ja to doceniam, lubię takie rzeczy. No ale jednak w książkach mimo wszystko szukam troszkę więcej, tak żebym mogła do nich wracać, ale do fragmentów chociażby, ale jakby, no jeszcze nie mówię jej nie, na pewno na tę chwilę nie jest najlepsza, ale na pewno wyjątkowa. Więc jakby ja ją bardzo polecam, naprawdę. Jeżeli lubicie takie motywy feministyczne, sufrażystek, czy właśnie samej magii, bo to też jest u Wiedźmiak przecież, to też jest fantastyka. Świetnie zrobiona, bo bardziej tak właśnie w stylu Sabriny, nastoletniej czarownicy z Netflixa, więc jakby no ja jestem jak najbardziej na tak, więc tak. Mam nadzieję, że film się podobał. Zapraszam, jeżeli macie zamiar przeczytać tę książkę, dajcie znać w komentarzach. Ja na pewno odpowiem na każdy komentarz, więc tak. Do zobaczenia w następnym filmie.